Mniej więcej 4 lata temu gogle wirtualnej rzeczywistości były dostępne dla garstki ludzi na całym świecie. Obecnie wirtualna rzeczywistość coraz większymi krokami wchodzi do naszego życia. Dzięki temu, że mamy dostęp do miniaturowych ekranów smartfonów, mamy dostęp do bardzo szybkich procesorów i szybkich podzespołów, no ta wirtualna rzeczywistość jest prawie doskonała. To znaczy już oglądając treści wirtualnej rzeczywistości, jesteśmy w stanie uwierzyć, że jest to rzeczywistość prawdziwa. Do tej pory, odkąd liczy sobie film, czyli około 120 lat, każdy film oglądaliśmy na mniejszym lub większym wycinku ekranu. Niezależnie od tego, czy był to ekran sali kinowej, który miał kilkanaście metrów przekątnej, czy był to ekran telewizora o kilkunastu calach, zawsze był to mniejszy lub większy wycinek ekranu. Wirtualna rzeczywistość dzisiaj daje nam tą przewagę, że możemy oglądać film tak, jakbyśmy byli w samym środku akcji. To znaczy akcja filmu 360 może nas otaczać z każdej strony. Przez te okulary przewinęło się około 2-2,5 tysiąca głów. Obserwowaliśmy ich uważnie, kiedy oglądali nasze filmy. Jednym z najważniejszych wniosków, jaki płynie właśnie z obserwowania reakcji ludzi na filmy 360, jest to, że widzowie bardzo mocno angażują się w akcję filmu, to znaczy przeżywają ją wspólnie z bohaterami, śmieją się, boją się. Czas w filmach 360 płynie zupełnie inaczej niż w przypadku oglądania normalnego filmu. Zadaliśmy chyba kilkuset osobom pytanie po obejrzeniu jednego z naszych filmów, ile według ciebie czasu trwał ten film. No, film trwał 3 minuty, większość osób odpowiadała około minutę, minutę 15, może półtorej minuty. Doszliśmy do takich wniosków, że takie dające dynamiczne wrażenie dla widza cięcie powinno się odbywać co około 5 sekund, czyli każde nowe ujęcie zaczyna się mniej więcej co 5 sekund. Wtedy widz ma wrażenie, że akcja się dzieje bardzo szybko. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś, pomimo tego, że naprawdę był przestraszony, żeby nam powiedział nie, zdejmuję to, słuchajcie, nie dam rady i tak dalej. Ludzie jakby chcą iść w stronę tej technologii i myślę, że są na nią na tyle otwarci, że są w stanie naprawdę wszystko obejrzeć. Szacuje się, że aktualnie na świecie tego typu gogli z dostępem do wirtualnej rzeczywistości jest około 5 do 7 milionów. Ale rynek ten cały czas się rozwija i za 2 lata, w 2018 roku, ma już być podobno 40 milionów sztuk. Za około 10 lat wirtualna rzeczywistość będzie tak powszechna jak dzisiaj smartfony.